Krzysztof Skiba niedługo będzie świętował pierwszą rocznicę ślubu. Tymczasem podsumował wydatki, jakie musi poczynić, by ubrać swoją żonę. Karolina to kobieta luksusowa. Krzysztof Skiba i Karolina Skiba pobrali się w sierpniu 2023 roku, a na ich weselu bawiła się plejada gwiazd. Od tamtej pory małżonkowie udowadniają, że kochają się coraz bardziej i idealnie do siebie pasują. Krzysztof Skiba planuje powiększenie rodziny, muzyk wygląda na wyjątkowo szczęśliwego. Nic zatem dziwnego, że Tomasz Dereszyński, prowadzący Muzotok, podczas wywiadu z muzykiem, nie mógł powstrzymać się i poza tematami zawodowymi, spytał muzyka o jego życie prywatne. Konkretnie zaś padło pytanie o to, czy Krzysztof Skiba zamierza postarać się o kolejne dziecko. Słuchaj, ja już swój obowiązek w tej przestrzeni spełniłem. Mam dwóch dorosłych synów, jestem z nich dumny, i ta sprawa w moim wydaniu, liczę tu na młodzież, w moim wydaniu została zakończona, stwierdził kategorycznie muzyk. Tyle Krzysztof Skiba wydaje na ubrania żony. Krzysztof Skiba pochwalił się, jakie kwoty wydaje jego żona na ubrania. Trzeba przyznać, że Karolina jest bardzo oszczędną osobą. I choć mąż proponuje jej kupno czegoś luksusowego, nie zamierza wydawać pieniędzy na ubrania z drogimi logami. Wiele razy proponowałem Karolinie, że kupię jej jakąś markową sukienkę, czy torebkę. Zawsze odmawia. Słynne firmy proponują jej, że za reklamę będą dawać jej drogie ciuchy. To głupota chodzić w tak drogich rzeczach, mówi. Za to, gdy chodzi o pomoc dla zwierząt, to zawsze jest hojna. Złota dziewczyna, nie musisz kupować drogich ciuchów, by być piękną. Moja żona w sukience za 32 zł. Fani doceniają podejście żony Krzysztofa Skiby do kupowania ubrań, bo sztuką jest ubrać się dobrze, a nie drogo. Klasę ma się w sobie, a nie w portfelu, bo to ona zdobi sukienkę, a nie odwrotnie. Teraz to stało się bardzo modne, kiedyś było modne kupowanie drogich marek i wszyscy to robili. Oby ta skromność nie była tylko chwytliwym trendem, by zdobywać sympatię. Zobaczymy, jak wielu celebrytów i zwykłych ludzi pozostanie taka, jak trend się zmieni. Ale to fakt, nienawidzę wydawania kasy na marki, gdy inni nie mają co jeść, największa zmora tego świata, napisała sama Karolina pod postem Skiby.